Okej, okay, lecimy do tego wąwozu. Sorry. Do wąwozu. A, dobrze, musimy się cofnąć potem w tamto miejsce i będziemy tam walczyć ze smokiem. No, to ciekawe są interakcje, jak samemu jest się drołem, ale te plus 2 do poziomu postaci. Przecież nie można odpoczywać, ok? Żłopmy sobie w takim razie jakąś miksturkę. Albo i dwie. Okej. Okay. Jeszcze mamy siłę, mamy wszystko. Znaczy, no, zależy w jaki sposób ten. Twój poziom jest traktowany, jakby był o dwa poziomy wyższy, więc jest plus dwa poziomy, nie? W ten sposób myślę. Wywołujesz z doma, żeby odebrać to, co ukradłeś moim ludziom, klanowi żelazny. Szukamy pasa. Wciąż opowiadamy naszym dzieciom o waszych myślach. Nie zasługują na kpiny. Mówisz o królu żelaznej pięści. Nie zrobiłby czegoś takiego. My tak nie postępujemy. Mamy powodu wierzyć, bla bla bla. O ile można ci zaufać, oczywiście. Możemy skłamać. Okej. Okay. Jestem bardziej chaotyczny, bo kłamałem. Kelgar 1. Okej, okay, zdobyłem punkt z Kelgarem, świetnie. 8. Z Kelgarem mamy dużo punktów. Czyli musimy pójść zabić smoka, albo smoczycę. Teraz nie pamiętam, czy co to było. To chyba była smoczyca. Okej. Okay. To wejście do wąwozu to jest ze smokiem. Dobra, rzućmy chociażby szybkość na siebie. Będzie nam szybciej pobiec. Pytanie jest, że nie jest zrobiony jakiś skrót tędy. Muszę naokoło latać. Poszedłem tylko po to do nich najpierw, żeby nie było, że oni później mnie zaczną atakować bez żadnej umowy. Bo zawsze ten jeden punkt do Kelgara zdobywamy dzięki temu, nie? A tak to. Ja mam zapłaszcz. Trzymałość, KPO za odbicie, okej, okay, to jest fajnie. Teraz to pierścionek. Ten mogę zdjąć pierścionek i założyć sobie inny. Skoro olbrzymy mają dzieci? A nie, nie 9 żywiołów, 9 żywotów, okej. Okay. Nie pokazują. No bo jakbyś się czuł... Znaczy... Wyobraź sobie, co by tam... Co by zaczęli mówić... Moral Guardiani i inni wszyscy. O, w tej grze można zabijać dzieci. Co z tego, że to są dzieci olbrzymów? Ale dzieci! Chyba, że się tam olbrzymy rozmnażają poprzez partenogenezję, czy tam parentogenezę. Nie pamiętam, jak to się nazywało dokładnie. No ale mimo wszystko dzieci to dzieci, nie? Mordowanie dzieci nie jest dobre. Nie, nie. To tutaj czemu oni Grovnar i Kelgar utknęli? Okej, okay, już idą. Tak odpoczniemy sobie tu zaraz przed wejściem do smoka, no bo Gaiven ucieszy się. Żebym powiedział mu coś o tym miejscu. O! Zaraz, co się stało? Jeśli ten pas gdzieś nie, nieźle się tu obwarowały, jeśli ktokolwiek szpieguje... A, okej. Okay. Kelgar nam mówi... Zaraz. A, okej, okay. Moglibyśmy zrobić tak, że... Możemy przyjrzeć się głazom i zepchnąć je. Poprawne umiejętności wykorzystaliśmy, siły. I zrobiliśmy lawinę i tam po prostu zabilibyśmy trochę tych.
A, no, tak. Też racja. 1000 punktów doświadczenia. No niestety nie zdobędziemy tego, zanim nie zagadamy ze smokiem. Tak. Moment. Chciałbym zobaczyć, czy ona ma coś... Ma przywołanie istoty. To będzie istotne. Ho, 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 ho. A już to się powinno też liczyć proporcjonalnie, nie? Do masy ciała. Nie, ona nie może rzucić grupowej siły byka. O, ten, przemiana siebie, co to daje? Nie, nie dam mu przemiany siebie. Weźmy mu przywołanie istoty. Będzie kontra nieuchronnych ciosów. Jasne, korowa skóra i dajmy tutaj jakiś znowu kamuflaż. Pocznijmy jeszcze raz, żeby Bishopowi odzyskały się czary. Okej. Zabufujmy się tutaj, jeżeli chodzi o te takie bardziej istotne rzeczy. No powinny polecieć świerszcze. Słucham. Ale nie mam takiego, nie mam soundboarda żadnego, żeby robić specjalne efekty. Chyba płonąca broń jest nam zbędna. Niewrażliwość na energię ogień. Na Kelgara. To jest ważne. Okej, szybkości nie rzucamy. O, nie wiem, czy ta smoczyca będzie... Chyba smoczyca będzie z nami walczyć, czy nie? Cały czas to jest? Tak, cały czas. Okej. Okay. Nie widzę, nie widzę smoka na tym. A, bo dopiero przyleci. Ładny skarb. Siema. No, no. Więc o co tym razem chodzi? Zniszczyłam waszą wioskę? Pożarłam ulubioną owieczkę? A i tak przyszliśmy. A teraz powiedz mi dlaczego... Chcę śmierci, a mi wszystko jedno. ...od ognistych olbrzymów. Nie tylko jakiś przedmiot. Tak. No. A mam nadzieję, że Kelgar się nie obraził. ...następujący układ. Czy to na pewno dobry pomysł? Szkoda. Chyba mamy ci... Okej. Okay. Czy ja z Kelgarem zdobyłem coś? Straciłem? Nie. Tak, no muszę dobrać taki głos, który jest bardzo tam... zachęcający ludzi, żeby 100 lapsix pogadać. My musimy zrobić przyspieszenie. Okej. Okay. Jaką ja mam odporność na ogień? To jest istotne. 30. Okej. Okay. Jaką klasę pancerza ma Kelgar? 30. Bardzo dobrze. O nie, przestraszyła nas. O nie. O-o. Uzdrówmy samego siebie, może. O-o, nie udało się. Oczywiście, już to robię. Ma średnie obrażenia, no niestety. Elani, czemu ty jesteś taka głupią debilką? Rzucaj po prostu przyzwanie żywiołaka wielkiego, krzywdę rzuć na nią dwa razy. Rzuć na nią burzę za chwilę. Uderzenie płomieni, nie. Okej. Okay. Okej, okay, bardzo dobrze z tym. Krzywdę. O nie! Krzywda jest na ten? Okej. Okay. Dobrze wiedzieć, wczytajmy troszkę. Wczytajmy ten quick save. No. Ludziom podobają się wampiry i wilkołaki, niektórym ludziom podobają się smoki. Tutaj nie możemy odpoczywać. Wyjdźmy sobie stąd, bo jeżeli krzywda jest atakiem na dotyk, czego się nie sklepnąłem wcześniej, to jest bez sensu. Czyli Elani, najpierw. Najwyższy poziom. Tutaj jest...
to jest bez sensu. Co to jest bagunne płuco? Natychmiastowy. Trwałość neguje. Nie, bez sensu, żeby trwałość neguje. Krzywda jest zasięg dotyk. Niestety to jest głupie. Promień słońca jeszcze ujdzie, ale... Bombardowanie nie. Awatar burzy. Przez cały czas oczy miotają błyskawice wiatru. Po twoim stopieniu sprawia, że poruszasz się bla bla bla. Powinienem od początku ją kontrolować. Hej, awatar burzy jest nędzny. Palec śmierci jest zasięg krótki. Wytrwałość częściowo neguje. Okej, okay, to jest zawsze coś. To jest promień słońca. Słoneczny wybuch jest słaby, 6k6. Nie, to palec śmierci jest na 8 poziom. Okej. Okay. Na tym możemy zrobić... W sumie dwa palce śmierci tutaj, a przywołanie istoty 7 tutaj. To jest pełzająca zagłada? Mogą się nakładać pełzające zagłady. Weźmy uzdrowienie, zawsze coś dla kogoś. Dobycie żywiołaka wody, to jest wytrwałość neguje? Nie. Bez sensu jest, żeby negować, to jest niedobre. Grupowa siła byka, o. Ale w sumie skoro żółwia daje plus 6 w naturalnej. Nie ma, ale to jest coś takiego, co może zadać 20k6, ale inne potwory nie ten, tylko na nieumarłych to dostaje. To nie są odpowiednie te. Większa kamienna skóra, o, jest dobre. To jest wytrwałość połowicznie neguje. I zawsze coś. I przy okazji przyzwie sobie żywiołaka. To jest co? Nie, weźmy... Zaraz, większa kamienna skóra jest tylko na siebie, co? Tak. Nie jest aż takie dobre. To jest przeciwko konstruktom. Kamienne więzy. Siła woli neguje, to jest bez sensu. Nie, to wydobycie żywiołaka, okej. Okay. Tutaj Inferno jest nam bez sensu. Mogę przyzwać przed walką, też racja. I mogę sobie przyzwać takiego, żeby to nie był ognisty. Nowy pocisk nie byłby zły, chyba. Ale to nie jest dobre. Wezwanie burzy mimo wszystko jest, będzie najlepsze. Uderzenie płomieni też nie lepsze jest lodowa nawałnica tutaj. Okej, okay, tu będzie lepiej. Odpocznijmy w ten sposób. Rzeczywiście możemy przyzwać sobie... Właściwie... To była tu grupowa siła byka na 6 poziomie. Niewrażliwość na energię zamienię na to. To wtedy wszyscy plus żywiołak dostaną siłę byka. Zawsze coś. Okej. Okay. Mam nadzieję, że jestem gotowy na spotkanie z nędzarzami. Z nędzarką. Czyli tak. Żywiołak powietrza. Może być żywiołak powietrza. Grupowa siła byka też. Rzuć tą ostrość na siebie i na Kelgara. Ela nie rzuci też niewrażliwość na ogień na Kelgara. Okej. Okej, lećmy wtedy. Lećmy, spróbujemy zabić ją. Może nam się uda, może nie. Też pierwsza rzecz, tak, którą zrobię, to będzie to, że rzucę tą szybkość, a potem kontroluję Elani. Powinno być w porządku. Jestem dosyć pewien, że podczas streama też miałem, znaczy podczas serii też miałem problem z nią. Nie pamiętam dokładnie. Fajny też model głowy ma. No więc o co tym razem chodzi? Zniszczyłam waszą wioskę? Boże oczy, może rzucę wasze słupki?
Poczęstuj. Jak sobie. Okej, szybkość. Słucham. A Ela nie niech rzuca od razu. Krzywda, tylko Ela nie może siądzie z tej strony. I teraz krzywda, krzywda, promień słońca, nawałnica. Nie może za daleko. Niestety nie wiem, nie wiem ile jej zadałem. Okej, nie wiem czy ona przypadkiem nie chce mnie atakować. O Boże, kogo ona zabiła? Uleczmy żywiołaka. Damy radę? Nie. Jest... Co się stało? Czemu nie mogę... Elani, rzuć tą nawałnicę na smoka. 4 razy. Szkoda, że tam nie za bardzo mogę dużo zrobić. O nie, Bishop, idź sobie. Bishop, uciekaj. Okej, a może dam radę uciec? Ona ma średnie obrażenia, ale jeżeli uda nam się uciec, to będziemy mogli się wrócić, żeby ją zabić. Hehehe. Przecież nie mogę chyba uleczyć kogoś, kto jest w agonii. A to nie jest duży problem, bo ona się nie uleczy, więc sobie poczytujemy odrobinę. Tak. W każdym razie taką mam nadzieję, że uda nam się odrobinkę to poczytować. Czemu nie odzyskała zaklęć? A, bo nie odpoczęła całkowicie, okej. Okay. Nie, niestety nie chcę żywiołaka ognia, wolałbym żywiołaka wody. Dobra, powietrze też może być, zawsze coś. Wrażliwość na ogień. Nie wiem czy Kalgarowi aż tak to jest potrzebne, no ale dobra. A ja chcę sobie to. No przyjąłby obrażenia, ale to... Właściwie co to są? Leczenie... Odporność... Gwiazda... Nie wiem, nie chcę czytać w tej chwili tych cosi. Robimy quick save'a. Czemu rzuciła północną... Słucham. A, ona cały czas myśli, że jest w walce, okej. Okay. To rzućmy tą szybkość. Czy ona na pewno ma rozbuchany tryb? Rozbuchany, tak. Weźmy drużynowo rozbuchane, okej. O co chodzi? Okej. Teraz czy ona cały czas tam jest i czy cały czas ma obrażenia zadane? Nie, niestety ma pełnię życia. Wróg się zbliża. Teraz ona myśli, żeby atakować mnie, więc hejtujmy odrobinę. Kurczę, tak, to jest takie nędzne, bo co ja mogę zrobić z nią? Myślę, że powinienem wziąć Sanda. Nie mogę trafić. Czemu? Plus 18, plus 13. Pudło 33. O Boże, wyłączmy to w takim razie. Weźmy. Miejmy nadzieję, że mogę się uzdrowić. Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście. Rzuć tą krzywdę.
To nie jest tak, że ona nie może. Mam nadzieję, że nie będzie oddechu smoczego. Okej, okay, Kelgar mocno oberwał. Spróbujmy Kelgara uleczyć, zawsze coś. A, niestety się nie udało, okej. Okay. Jakby była taka możliwość... Spróbujmy jeszcze raz. Zaraz. Wydobycie żywiołaka. Zawsze coś też. 20 par. Nie udało jej się, okej. Okay. Okej, okay, jeżeli uda nam się ją troszkę odsunąć od tego. Czemu ty, ziomuwa, nie atakujesz tego? Nie. Myślę, że to jest gówniany ten. Gówniane miejsce. Myślę, że zrobię coś innego. Myślę, że zrobię coś dużo innego, coś mądrzejszego. Po prostu wrócę się po Sanda. Tam niewidzialność. I tak bym je widziała. O, to jest dobre. Nie wiem, co się stało. Kelgar ma miksturki. Ja mogę Kelgarowi zawsze podać te miksturki. Nie wiem, co się tu stało. Okej, okay. On ma cały czas odporność na obrażenia. Słucham? To jest bardzo dobre. To jest bardzo ważne. Dobra, Kelgar niech leci atakować. O co ty robisz płonącą broń, Kelgar? Czy ona może rzucić na niego? Czemu 20? Hej, spróbujmy zrobić to. Nie. Co to? Nie zadało jej? Co? A! Okej, okay, ten gówniany smok był poza zasięgiem, okej. Okay. Okej, okay, nie. Dobra, robię coś prostszego. No to jest bez sensu, to jest gówno. Wrócę się po prostu za Sanda, wezmę zamiast Bishopa. Nie mogę zamiast Bishopa, bo Bishop jest nędzarzem, którego muszę mieć ze sobą, nie? By gówno. Wezmę Sanda zamiast Grobnara w takim razie. I Sand będzie miał te wszystkie, rzucał te... wszystkie ogniste pociski, burze pocisków i tak dalej. To będzie prostsze.